Cześć wszystkim! Jakiś czas temu obiecałem Wam materiał dotyczący kulisów prowadzenia kanału motoryzacyjnego. Oczywiście jak zwykle nie ma na nic czasu, więc z tym odcinkiem się troszkę zeszło. No ale w końcu jest, także postaram się odnieść do wszystkich pytań, które od Was dostałem w tym temacie, bo pytałem Was o to, co Was interesuje. I oczywiście część rzeczy będzie też ode mnie. Także jeśli jesteście zainteresowani, jak prowadzi się taki kanał, skąd bierze się samochody, co jest potrzebne do założenia takiego kanału, może coś takiego chcecie zrobić, czy są z tego jakieś pieniądze, albo jakieś inne profity, jakie są minusy prowadzenia takiego kanału, serdecznie zapraszam. I zacznijmy sobie od pytania, które pojawia się najczęściej. I teraz tak, odpowiedzi jednej na takie pytanie do końca nie ma. Ja muszę to podzielić na takie dwie części. Pierwsza to jest to, co dotyczy mnie, czyli to, co mnie spotkało, jakie są moje doświadczenia, a druga to są rzeczy, które ja skądś tam wiem, gdzieś tam słyszałem, czy to od innych dziennikarzy, innych youtuberów i właśnie te dwa aspekty. Zacznijmy od tej drugiej. Bo tutaj muszę odpowiedzieć, że tak, słyszałem o takich przypadkach, znam takie historie. Nie będę może wymieniał konkretnie marek, nie będę wymieniał konkretnych osób, bo na pewno by sobie tego nie życzyły, ale zdarzały się takie sytuacje i nie polegało to raczej na czymś takim, że masz kluczyki, testuj sobie samochód, ale masz powiedzieć to i to i to, albo nie wolno ci powiedzieć tego i tego. To nie w ten sposób. Raczej to były takie historie, że ktoś nagrał jakiś materiał i potem był na przykład odcinany od tego, żeby dostać kolejne samochody w tej marce. Albo dostawał jakieś maile, gdzie właśnie no, były różne sugestie i tak dalej. Więc ja o takich historiach słyszałem. Na pewno takie historie miały miejsce. A drugi aspekt, a w zasadzie pierwszy, czyli ten, który dotyczy mnie. Nagrywam te filmy już kilka lat i przez te kilka lat raz zdarzyło mi się, że dostałem maila od jakiejś marki, ale muszę zaznaczyć, że ta osoba miała rację, bo ja po prostu coś źle powiedziałem w swoim teście. Jeśli ja dobrze pamiętam, to powiedziałem, że jakiś silnik jest trzycylindrowy, a był w rzeczywistości cztero. Więc jakby tutaj 100% racji po stronie tej osoby, więc ja się zupełnie do tego nie mogę przyczepić. A poza tym, to wręcz było dobre. A poza tym, nigdy nie zdarzyło mi się, aby ktokolwiek próbował wpływać na mnie jako testującego, czy to, nie wiem, strasząc mnie, że nie dostanę samochodów, albo po teście, że mówiłem coś złego. Ja sobie założyłem, zakładając kanał, że jeśli coś takiego miałoby miejsce, bo nie ukrywam, że obawiałem się, że może się tak wydarzyć, to po prostu nie będę współpracował z taką marką, bo to nie ma sensu. Po co ja mam brać samochód i testować go i na przykład widzę, że coś jest złego, a o tym nie mówić, bo się boję. Na pewno nie raz zdarzyło się tak, że ja o czymś złym nie powiedziałem, ale tylko dlatego, że ja na przykład tego nie zauważyłem. Albo coś nie było dla mnie złe, co dla Was może być złe. Ale nigdy, i to mówię z zupełnie czystym sercem, nie zdarzyło mi się, aby ktoś wpływał na to, co ja mówię, albo czego nie mówię. Po prostu nikt, żadna marka nigdy nie ingerowała w moje testy. No ale to tak jak powiedziałem, te dwa aspekty, czy te dwie części, moja i czyjaś. Kolejnym pytaniem, które często dostawałem od Was, szczególnie w mailach, było... I teraz, znowu tu chyba nie ma jednej dobrej odpowiedzi, bo pewnie każdy youtuber przeszedł jakąś tam swoją drogę, aby taki samochód prasowy dostać. Bo musimy rozdzielić dwie rzeczy. Czasami jak widzicie, że ktoś testuje samochody i po boku ma napis, jakieś nazwa salonu i tak dalej, to dostał ten samochód po prostu od salonu. Czym to się dla niego różni? Bo dla Was nie ma żadnej różnicy. Czym to się różni dla niego, czyli dla nagrywającego? Samochody prasowe po pierwsze dostajesz przeważnie na tydzień. Czasami jest to troszkę krócej, w zależności od kalendarza, jak się tam ułożą inne testy, ale z założenia jest to tydzień i masz paliwo. Albo jest to jeden bak, zawsze jest jeden bak przynajmniej. W niektórych markach dostajecie jeszcze kartę i możecie sobie jeszcze jeden albo na przykład dwa baki zatankować, więc to może być śmieszne dla kogoś, kto nie zajmuje się testowaniem samochodów, bo powiecie, o co to za problem sobie zatankować raz. Tylko właśnie raz, to nie jest żaden problem, ale jakbyś miał tankować co tydzień nie swój samochód, bo często ja tym samochodem nie jeżdżę po to, żeby jechać w jakichś prywatnych sprawach, tylko na przykład nie mam żadnych spraw, a ja ten samochód muszę poznać, więc muszę zrobić, nie wiem, trasę, pojechać gdzieś dalej, pojechać po mieście, postać w korku, więc to już byłyby moje pieniądze. Ja oczywiście tak zaczynałem, tak jak pewnie większość osób, ale pomnóżcie sobie to przez ileś samochodów w miesiącu, przez ileś baków i nie macie nic z powrotem, albo jakieś grosze. No to się robi już taka trochę zabawa, gdzie musisz coś zainwestować, no ale zawsze jest coś za coś. Więc jak ktoś ma ten napis jakiegoś salonu, to prawdopodobnie nie dostał żadnego paliwa i po prostu robi to w ramach współpracy z jakimś salonem,
I też muszę zaznaczyć, że pewnie tutaj jest troszkę ciężej powiedzieć coś złego, bo jak się współpracuje z jakimś jednym konkretnym salonem, to pewnie troszkę trzeba się gryźć w język. Ale to oczywiście zależy od relacji. No ja na przykład z Mazdą mam taką relację, że sobie mogę powiedzieć co chcę, chłopaki się na mnie nie obrażą, bo się znamy po prostu długo, ale też z zasady z innymi salonami raczej nie współpracuję, chociaż żeby było jasne, ja tego nie krytykuję. Mówię Wam, jak to wygląda od środka. I teraz jak dostać takie samochody? Może powiem na swoim przykładzie. Ja zacząłem nagrywać testy, nie znałem nikogo w tej branży. Brałem po prostu swój samochód czy kolegi, opowiadałem o tym samochodzie, jakoś tam się zaczęło to oglądać, nawiązałem jakieś współprace z salonami i niestety, jak to dzisiaj bywa, po prostu wyświetlenia, bo każda marka patrzy, przynajmniej na początku współpracy, na te wyświetlenia, patrzą oczywiście też na to, co Wy w ogóle robicie, no bo jak będziecie robić jakieś kompletne głupoty, to takiego samochodu Wam nikt nie da. Ale jeśli będziecie sumienni, będziecie nagrywali te testy cały czas i uda Wam się jakąś pierwszą współpracę złapać, to potem już jest łatwiej. I co musicie zrobić? Po prostu trzeba napisać do parku prasowego jakiejś danej marki czy do kilku marek. Na pewno zostaniecie poproszeni o przedstawienie swojego kanału, swojego pomysłu czy jakichś innych mediów, no bo to nie musicie publikować tylko na YouTubie. I po prostu taka marka albo to oceni sama, czy jej się taka współpraca opłaca w jakiś sposób, no bo jednak płacą za to paliwo, udostępniają Wam auto, albo dom medialny, który współpracuje z daną marką, zrobi to samo, więc tak to mniej więcej wygląda. Jednego dobrego sposobu na to nie ma, to też nie działa tak, że jak znam kogoś, on zadzwoni, to od razu dadzą mi te samochody. To nie tutaj, bo jeśli marka widzi, że nie masz żadnego filmu, albo właśnie robisz jakieś głupoty, nie spodoba się Twój kanał, to, że kogoś znasz, to w niczym nie pomoże, bo po co dawać takiej osobie samochód? Trzeba sobie na to po prostu samemu zapracować. Życie. Kolejne pytanie brzmi. I tutaj odpowiedź tak naprawdę jest mega prosta. To. I mikrofon. Nic więcej. Tak naprawdę cały sprzęt, który sobie dokupisz, okej, fajnie, można, czy nawet potem trzeba, ale to, że nie masz jakiegoś sprzętu, nie masz kasy na jakieś super kamery, na jakieś, nie wiem, gimbale i tak dalej, to nie jest żadne wytłumaczenie. To może jeśli chcesz założyć taki kanał i mówisz, że tego nie masz, więc tego nie robisz, to sam przed sobą się tłumaczysz. Bo zobacz, wytłumaczę to może w ten sposób. Ja mógłbym sobie kupić 14 kamer, nie wiadomo co jeszcze, jakieś 8K i nie wiadomo co. Wszystko bym miał. Tylko przy moim budżecie, który jest żaden, jakie miałbym rywalizować, nie wiem, z telewizją, z jakimiś top gearami i tak dalej, gdzie jest cała ekipa, są włożone setki tysięcy złotych i tak dalej. Nie miałoby to najmniejszego sensu, bo i tak te filmy zawsze będą dużo gorsze technicznie, chociażby z jednego powodu, mianowicie takiego, że ja ani nie mam takiego sprzętu, ani nie umiem zmontować filmów, aby z kimś takim rywalizować, kto dysponuje milionami. Więc to jest jeden aspekt, a drugi, wcale nie jest tak, że widzowie chcą oglądać jakieś nie wiadomo jakie zdjęcia, jakieś ujęcia, nie wiadomo co, chcą się dowiedzieć czegoś o samochodzie, więc muszą mieć obraz 8K i tak dalej. Tu chodzi o pomysł i tu chodzi o to, żeby potrafić w jakiś sposób przekazać czy zainteresować widzów tym, co mówicie. I realnie dzisiaj przy możliwościach telefonów, telefon i mikrofon, bo musi Was być słychać. Pamiętajcie, że nawet te 150 zł na mikrofon, jak chcecie taki kanał założyć, trzeba wysupłać, bo nagrywanie dźwięku kamerką to nie jest najlepszy pomysł. Ale właśnie realnie, telefon, mikrofon, nic więcej. Ja dzisiaj oczywiście mam już tych rzeczy troszkę więcej, ale to jest realnie, zamiast jakiejś tam słabszej GoPro, mam jakiś tam nowszy model. To samo z telefonem, bo kupując telefon, no ja wybieram już telefon pod takim kątem, że wiem, że on służy mi do prowadzenia kanału, tak mówiąc wprost. Tak samo jakiś tam lepszy mikrofon czy gimbal, który też przydaje się do jakichś tam innych ujęć, ale to są rzeczy, które są pomocne, ale nie niezbędne. Telefon, mikrofon, nic więcej. No i oczywiście pomysł, bo to jest najważniejsze, pomysł na siebie. Pytanie, które pojawia się zawsze u każdego twórcy, bo to jest ciekawe, to jest normalne, ja sam takie filmy zawsze oglądałem, bo byłem ciekawy, jak to wygląda od środka, czyli... No i tak, ta odpowiedź też znowu jest mega prosta, bo jeśli nie jesteś twórcą na polskim YouTubie takim czołowym, czyli tam powiedzmy z tego top 5, to na YouTubie zarobisz grosze. Jak wspomniałem wcześniej, jeśli jeszcze musisz tankować samochód, to będziesz zawsze do tyłu. Mówię cały czas o pieniądzach z AdSense'a, czyli po prostu mówiąc krótko z YouTube'a za wyświetlenia. Jeśli pod filmami będziesz miał po kilka tysięcy wyświetleń, kilkanaście, to pieniądze, które dostaniesz z YouTube'a to jest kilkaset złotych miesięcznie, bardziej 300-400 niż 900. I to wynika z bardzo prostej rzeczy. Ciężko jest zrobić na kontencie motoryzacyjnym
setki tysięcy wyświetleń pod każdym filmem. Oczywiście są takie kanały, tylko też zwróćcie uwagę, że one raczej robią coś około motoryzacyjnego. Jeśli ktoś tylko i wyłącznie testuje samochody, nie robi jakichś innych odcinków, nie wiem, kupuje samochód, pokazuje jak go rozbiera, no, wiecie o co chodzi, to raczej nie spodziewajcie się, że uda Wam się zrobić te setki tysięcy wyświetleń, bo to jest raczej zarezerwowane dla kilku kanałów. Ale pieniądze, które zarabiają twórcy na YouTubie, nie pochodzą z YouTuba, pochodzą ze współprac. I tutaj, jeśli publikujecie regularnie, macie jakąś widownię i po prostu spodobacie się jakiejś firmie czy jakimś firmom, to jest duża szansa na to, że ktoś się odezwie do Was i po prostu będziecie mieli współpracę. I za takie współprace da się już zarobić fajne pieniądze. Ja oczywiście nie bardzo mogę mówić, bo żadna z firm, z którą współpracujesz, nie życzy sobie, czy wręcz nie pozwala mówić o konkretnych zarobkach, ale tak ogólnie na swoim przykładzie, czy na przykładzie kolegów, to jeśli jesteście kanałem, który jest już jakoś tam rozpoznawalny, to możecie liczyć na kilkaset złotych, do powiedzmy 1000 złotych z hakiem za jeden film, za taką współpracę, a jeśli jesteście twórcą bardziej znanym, to jest to już kilka tysięcy złotych przynajmniej za jeden film. To oczywiście zależy, jak długa jest Wasza współpraca, czy to ma być jeden film, czy 10, czy współpracujecie przez pół roku, czy ktoś jest partnerem kanału, bo wtedy wiadomo, że taki jednostkowy film będzie tańszy, no ale Wy zarobicie więcej, bo macie umowę na więcej filmów, więc mniej więcej tak to wygląda. Ogólnie podsumowując, na YouTubie motoryzacyjnym, takim stricte motoryzacyjnym da się zarobić, ale raczej nie z YouTuba, tylko po prostu ze współprac. No w sumie to dotyczy większości kontentów na YouTubie, ale oczywiście jakieś rzeczy nagrywane, nie wiem, dla młodzieży, gdzie tych wyświetleń są setki tysięcy, to można żyć tak z samego YouTuba, a motoryzacyjnie to już raczej współpraca. Teraz może trochę dziwne pytanie, ale sam je zadam i na nie odpowiem. I przede wszystkim to jest czas, a w zasadzie brak czasu, bo raczej nie będzie tak, jeśli chcecie założyć taki kanał, albo jak oglądacie czyjś kanał, no to wiedzcie, że to nie jest tak, że za twórcą stoi jakiś szereg osób, bo nikt nie ma kasy na płacenie za montaże, zdjęcia i tak dalej innym osobom, bo by się to po prostu nie opłacało. Chyba że macie jakiś wielki kanał, to oczywiście tak. Ja mówię o takich kanałach jak mój, czy po prostu ktoś wsiada, jeździ i nagrywa, nawet jak jest bardziej znany, to przeważnie robi to sam. I to się może oczywiście wydawać śmieszne, ale policzcie sobie, że tak, każdy samochód musisz pojechać odebrać. Często to jest kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę. Fajnie jak masz czym. Jak nie masz czym, bo wielu youtuberów nie ma samochodu, bo ma cały czas samochody testowe, no ale je trzeba jakoś odebrać i trzeba je jakoś oddać. Więc taki przykład. W poniedziałek rano musisz oddać samochód, którym jeździłeś do tej pory, czyli jedziesz gdzieś, musisz wrócić i na przykład bierzesz taksówkę kilkadziesiąt złotych. Potem na przykład z tej pracy musisz wrócić i tak dalej. We wtorek musisz samochód odebrać, czyli znowu musisz do tego salonu dojechać, czyli na przykład znowu taksówka. To oczywiście da się rozwiązać w prosty sposób, możesz mieć swój samochód, ale podaję ten przykład, bo wiem, że niektórzy nie mają. Więc to są dodatkowe koszty, bo nie robisz tego raz w miesiącu, tylko robisz to non-stop. Ale to nie jest ten największy minus. Największy minus, tak jak powiedziałem, czas, bo teraz wyobraź sobie, że nie znasz samochodu, bo nie jesteś w stanie znać każdego samochodu, musisz go poznać, więc musisz tym samochodem pojechać w trasę, postać w korku, tak jak powiedziałem, jeździć nim jak najwięcej, żeby wyłapać jak najwięcej rzeczy, jak najwięcej niuansów, żeby wyrobić sobie po prostu swoje zdanie, nie opierać się na czyimś, czy tam na jakimś przeczytanym teście. Często pojechanie w trasę to są jakieś godziny. Podam swój przykład. Ja w zasadzie każdą sobotę albo niedzielę rano wstaję tak, że wstaję rano, jest nas trzech, jestem ja, gdzie jadę jednym samochodem, kolega jedzie drugim i trzeci kolega nagrywa. To są te filmy, gdzie widzicie po prostu ujęcia z jazdy jakimś samochodem. Nie zawsze się to udaje, ale przeważnie staram się, aby tak było. I jak wyjdziemy sobie często rano, powiedzmy o tej 8 czy przed 8, to nagrywamy z kolegami, potem ja jadę robić zdjęcia, jadę nagrywać tą gadkę, wracam do domu 13-14. I to jest oczywiście żaden problem, tylko pomnóżcie sobie, że to jest na przykład w każdy weekend. W każdy. I to jest minimalny czas, jaki ja podaję, bo czasami to trwa dłużej, bo coś się nie nagra, trzeba dorobić jakieś kolejne ujęcia i tak dalej. To jest tylko jeden dzień, a ja w tygodniu też zawsze staram się gdzieś cyknąć zdjęcie, gdzieś coś dograć, gdzieś coś poczytać. Właśnie, też musisz się dowiedzieć czegoś o samochodzie, jak go nie znasz, no bo musisz znać dane techniczne i tak dalej. Skądś się tego musisz dowiedzieć, trzeba siąść, znaleźć, zapamiętać, spisać sobie coś. Chociaż ja nie mam scenariuszy na filmy, bo takie jest moje założenie, ale no, jakąś wiedzę musisz mieć, więc kolejny czas. To nie jest koniec. Zrobię zdjęcia. Ja do każdego testu, czy prawie każdego, mam około 300-400 zdjęć. 300 tak średnio. Z tych zdjęć muszę wyselekcjonować około 100, czyli każde zdjęcie musisz przejrzeć. Wyrzucić te, którego nie chcesz, zapisać te, które chcesz, a potem każde takie zdjęcie w jakiś tam sposób obrobić. Zobaczcie sobie, ile to jest czasu, żeby obrobić 100 zdjęć.
To samo z filmikami. Takie ujęcia, które widzicie w filmie, to powiedzmy jest 6 minut 7. Materiału mam godzinę, półtorej z każdego samochodu. Czyli wyciąć, dociąć, połączyć, zgrać dźwięk z mową i tak dalej. To są godziny, kilkanaście godzin w tygodniu przynajmniej. Więc jeśli to nie jest Twoje zajęcie, u mnie to na przykład nie jest moje zajęcie, to jest moje hobby, to pracując zawodowo wracasz z pracy i w zasadzie codziennie masz godzinę, dwie, trzy, które musisz poświęcić w jakiś sposób kanałowi. I nie odbierzcie mnie, że ja się żalę, bo ja to robię, bo to uwielbiam. Tylko chcę Wam pokazać, że może minus to jest zła nazwa do czegoś takiego, ale to są po prostu takie wymagania, jeśli chcesz mieć kanał. Ciężko jest to robić, poświęcając temu godzinę w tygodniu, mieć z bani, nagrać jakieś gadanie i koniec. Pewnie można, ale raczej to wymaga systematycznej i dosyć długotrwałej czy czasochłonnej pracy. Tak jest. Dostaję też często takie, może trochę dziwne pytanie, mianowicie... I tu znowu nie ma jednej dobrej odpowiedzi, bo ja znam wielu youtuberów, łącznie z tymi czołowymi, macie jakieś tam wywiady na kanale, więc możecie sobie zobaczyć i... Zdarzają się oczywiście takie sytuacje, gdzie ktoś się z kimś nie lubi, nie gada tam na jakichś eventach i tak dalej, ale raczej są to wyjątki. To jest normalny świat, tak jak wszędzie. Może trochę inaczej, bo pewnie takie pytanie jest bardziej o rywalizację między tymi youtuberami. To muszę powiedzieć, że raczej większość tych czołowych youtuberów się lubi. To nie jest jakiś świat takiego show biznesu, gdzie wchodzą po prostu miliony złotych, każdy tam rywalizuje na, nie wiem, jakiegoś newsa, czy jakiś pomysł, ktoś coś wymyślił. To nie jest tak. To nie jest ekipa, czy jakieś teamy X, czy tam, nie wiem, jak to tam się jeszcze nazywa, gdzie faktycznie są do zarobienia jakieś miliony i z tego biorą się konflikty. Raczej tutaj twórcy się wspierają, pomagają sobie i pod tym względem jest naprawdę okej. Dobra, jak chcielibyście wiedzieć coś jeszcze, piszcie w komentarzach, ja mogę czy to odpowiedzieć, czy dograć jakąś drugą część, jeśli to w ogóle kogokolwiek zainteresowało, no ale też dostawałem od Was takie pytania, aby taki materiał nagrać, więc to zrobiłem. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmów. Jeśli tak, to po prostu piszcie konkretnie, czego chcielibyście się dowiedzieć i możemy sobie takie materiały robić, no problem, oprócz czasu, ale damy radę, jeśli tylko będziecie chcieli, więc czekam na Wasze komentarze i co? Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć.